Ze znalezieniem pracy nie było trudności i rozpocząłem pracę w czerwcu 50 roku przy budowie miasta Nowa Huta. W tym czasie byłem świadkiem bicia rekordu układania cegieł przez junaka SP Piotra Łożańskiego. Ten budynek dzisiaj jest na osiedlu na Skarpie, gdzie w nim jest zakład fryzjerski i bar mleczny. Najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze wsie, zbudujemy Polskę, piękno jak myśmy. Już w 1953 roku zostałem zwerbowany do pracy na kombinacie w służbie inwestycyjnej w rejonie budowy stalowni martenowskiej i dolomitowni. Następnie od początku budowy stalowni konwertorowej aż do oddania jej do użytku. Zostałem przeniesiony do dyrekcji, do działu przygotowania inwestycji budynku S, w którym pracowałem aż do czerwca 1979 roku, do przejścia na emeryturę. W kombinacie pracowało wielu byłych żołnierzy, tak z Wojska Polskiego na wschodzie, jak i na zachodzie. Po odwilży Gomułkowej powstało koło z Bowidu. To byli różni z różnych frontów, różni ludzie. W tym czasie nie było między nami różnic, zgadaliśmy się, nikt jeden nie miał do drugiego pretensji. Była pełna współpraca. Maszerują karabiny błyszczą, szary strój. Muszę się pochwalić, że huta była miejscem pracy dla mnie, ale i dla mojej rodziny, bo dwóch moich młodszych braci, Edward i Czesław, oraz jeden bratanek, najpierw kończyli technikum hutnicze, pracowali przez wiele lat, aż do emerytury. Było nas aż czterech z jednej rodziny pracujących w hucie. Podoba mi się to, że po nas, budowniczych i pracownikach, powstało nowe pokolenie, które stara się utrwalić i ocalić od zapomnienia to, co dla nas stanowiło ówczesne życie i radość. Zbudujemy Polskę piękną, jak myśmy. Brawa dla rodzin. Naprawdę to jest wspaniałe, jak dzieci razem z rodzicami wspólnie się bawią. Ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo tu jesteś jak ta dziura w pucie. Szkoda dla ciebie mi słów. Wielkie brawa, ważny! Dziewczyny też tańczą. Na razie mamy jednego walkovera, ale pozostali radzą sobie świetnie. Co go dopingujemy? Super, super. Przygotowujemy się w tej chwili tym konkursem i tymi tańcami do gwiazdy dzisiejszego wieczoru, która nazywa się Maxi. Aga Maxi Maxia w towarzystwie zespołu tanecznego Ego ze studia tańca Iskra. Witam serdecznie wszystkich WHE, poniekąd z Huty, poniekąd z Krakowa, ale tworzymy w Hucie, tutaj powstał zespół i tutaj tworzymy.
jesteśmy zespołem anarchistycznym. Nasze główne przesłanie to jest obalić cały system i wznieść nowy, lepszy. Aktualnie właśnie nagrywamy naszą drugą płytę, która będzie tyczyć się tematu telewizji. Telewizji w tego dobrym słowa i złego słowa zrozumieniu. Polecam bardzo serdecznie. Jestem elementem tego pokolenia, my mówimy prawdę, udajecie, że nas nie ma. Kiedy? No kiedy? No kiedy? Tu się coś pozmienia.